Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Słowa, które Jezus wypowiedział w ostatnich godzinach swojego życia, już na krzyżu, pokazują nam jeszcze lepiej, kim On jest i jaki jest Jego charakter. To dobry czas, żeby uważnie im się przyjrzeć. Podczas weekendów Outback ojcowie ze łzami w oczach przepraszają synów za to, że ich zaniedbywali, że byli nieobecni w chwilach, kiedy oni ich najbardziej potrzebowali. Przepraszają za przemoc, za niewierność wobec ich matki, za to, że nie potrafili okazać im miłości, troski. A opowiadając o własnej przeszłości, uświadamiają sobie, że miała ona wpływ na to, jak sami teraz traktują swoje dzieci. To niezwykle uwalniające. Nastolatek pisze: tata opowiedział mi o swoich trudnych doświadczeniach z dzieciństwa. Teraz inaczej patrzę na jego słabości i wady. Inna nastolatka: przebaczyłam rodzicom, dużo zrozumiałam. Uwolniłam się od złości i gniewu wobec nich. Tak, często kiedy ktoś nas rani, psychicznie czy fizycznie, tak naprawdę nie wie, co czyni. Nie potrafi inaczej, bo tkwi w przeszłości. Sam nie doznał uwolnienia od własnych zranień i teraz rani innych. Jezus zna nasze serca. Wie, ile w nich tkwi żalu, goryczy, nieprzebaczenia, jak zaślepione są nasze oczy, także nie widzimy, nie rozumiemy. On to wszystko wie i dlatego na krzyżu wołał: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy ci, którzy go przybili, nie wiedzieli, co czynią? Czy żołnierze, którzy rzucali losy o jego suknię, nie wiedzieli? Czy tłum, który naśmiewał się i drwił, nie wiedział? Czy kapłani i uczeni w piśmie nie wiedzieli, co czynią, kiedy knuli spisek przeciwko niemu? Przecież byli świadomi, w pełni swoich zmysłów. Przecież wiedzieli, że mordują niewinnego człowieka. Tak, wiedzieli. I nic nie zwolniło ich od odpowiedzialności, jeśli nie przyjęli przebaczenia z rąk Jezusa. Bo Jezus na krzyżu wybaczył wszystkim. Żaden człowiek nie został pominięty. Odpuścił nawet własnym mordercom. Pytanie tylko, co oni z tym zrobili? Co ty z tym zrobisz? Przyjmiesz je? To niesamowite, przekraczające nasze zrozumienie przebaczenie? Żaden grzech nie jest zbyt wielki dla Jezusa. On za wszystkie umarł. Nie traktuj tego lekko. Nie lekceważ, bo to jedyna szansa, by powrócić do pokoju z Bogiem. Kiedy swoim zachowaniem, swoimi słowami, swoim brakiem wiary na nowo przybijasz Jezusa do krzyża, On ci wybacza. Widzi, że nie wiesz, co czynisz, dlatego że grzech zaślepia. Czytamy: On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego kochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Jego przebaczenie jest wspaniałym przykładem i zachętą dla ciebie, by robić to samo, bo twój Ojciec w niebie też ci wybaczył. Boże, dziękuję ci za Jezusa, za to, że umarł za mnie, za moje grzechy. Dziękuję, że dzięki temu mogę żyć teraz w pokoju z tobą, że wybaczyłeś mi i przyjąłeś do swojej rodziny. Twoja łaska nie zna granic. Dziękuję, że mogę codziennie przychodzić do ciebie, a ty mnie nie odrzucasz. Tobie chwała i cześć. Amen.